Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym jesteśmy z wizytą u kolegi Zbigniewa Cieśli z oddziału 0403 Nowe Brzesko. W oddziale tym już gościliśmy u kolegi Zbigniewa Kukułki, któremu przyszło tutaj właśnie z kolegą Zbigniewem Cieślą rywalizować. Jeżeli chodzi o sezon gołębi 2012, to rywalizacja gołębi dorosłych zakończyła się dla kolegi na pierwszym miejscu w kategorii gołębi z całości. Natomiast u kolegi Zbyszka, u którego gościliśmy przed chwilą, on był mistrzem znowuż w kategorii Open, czyli z 50. Tutaj jesteśmy u kolegi Zbigniewa, który sam to chciał podkreślić, że jego sukcesy wiążą się też z tym, że wiele gołębi, które posiada, posiada od kolegów z tego samego właśnie oddziału. Kolega tutaj wymieniał, proszę tylko nie gniewać się, kolega po prostu uległ wypadkowi, troszeczkę niewyraźnie mówi, dlatego tutaj będziemy trochę podpowiadać. To są gołębie między innymi od kolegi Andrzeja Gorzałczanego, tak? Prezesa oddziału tutejszego, a to jest oddział, który liczy około 90 hodowców i jest członkiem okręgu, jako oddział okręgu Kraków, tak? Kraków, tak. Teraz jak się nazywa o tych innych hodowcach, którzy tutaj mają gołębie, którymi niejako podzielili się z kolegą Zbigniewem, kolega nam będzie mówił i my będziemy starali się to wszystko tak ładnie ująć. To był Andrzej Gorzałczany, kolega. Łękas Adam. Adam Łękas. Władysław Tadeusz. Kubik Jerzy. Liszka Józef. I wielu innych, których nie jesteśmy tutaj w stanie też wymienić. A tutaj, jeżeli jesteśmy u kolegi, to teraz pokażmy. Koledze przyszło tutaj mieć gołębniki w takim miejscu, gdzie to na dachu. Są zorganizowane w takie boksy, odpowiednie tutaj pomieszczenia. I tutaj kolega tak ma, jak tutaj rozmawialiśmy. Tutaj zaczniemy od tej lewej strony. Tutaj ten, który teraz mamy w kadrze obiektywu, jest to gołębnik gołębi młodych. Tutaj, gdzie jest ten gołębnik oznaczony numerem 6, tam się znajdują gołębie rozpłodowe. Natomiast tutaj numery 4, 3 kolejne, 2... Jeden to są gołębniki gołębi rocznych i starszych, natomiast tutaj jeszcze po prawej stronie dodatkowo są gołębie również młode. Kolega w hodowli ile posiada wszystkich gołębi razem na dzień dzisiejszy mniej więcej? Ponad 200. Ponad 200 gołębi. Tutaj teraz te w powietrzu gołębie, które tutaj latają, tu, proszę koledzy zobaczcie. Młódki na oblocie. To są młódki na oblocie, tak. O, tak zobaczmy. Młódków ile w tym roku kolega posiada? Około 100. Około 100 młodych. Jak, jeżeli zapytam o loty gołębi dorosłych, iloma gołębiami kolega zaczynał loty? 130 na spisie, skończyłem 112. Czyli kolega miał 130 gołębi, a 112 zostało mu po lotach. I to gołębie, jak się nazywa, kolega też się mówił, że bardzo dobrze koledze idzie w lotach na kategorii C, tak? CM, te dalekie dystanse. Tak. I też miał kolega takie problemy jak inni hodowcy w Polsce, albo tutaj z oddziału, że tragiczne loty na tych maratonach, te długie? Nie, lubię. Lubi kolega, tak? Mniej się specjalizuje w tych lotach chyba na krótszym dystansie? Może nie tak, ja mam najdalej gołębi położony według oddziału. Tak? Kilometrażu, kategoria A, troszkę moje gołębi są wolniejsze. Wolniejsze, ale na tych długich dystansach są to, jak się nazywa, wyniki dobre. Tutaj kolega w okręgu w zeszłym roku miał chyba na te czwarte miejsce, tak? Tak. Czwarte miejsce w lotach w kategoriach. Tutaj widzę, kolega cały czas tutaj podkarmia te gołąbki, tak? Tak, tak. Kolega w kieszeni trzyma, widzę, orzeszki, tak? Tak. I po prostu je podkarmia. Zabawa. Tak, zabawa, dobrze. Tutaj teraz zobaczmy, może wejdziemy do któregoś z gołębników. Kolega nam pokaże, weźmy do tego gołębnika gołębi. Tutaj, to są roczne? Nie, to są stare. To są stare. Weźmy zobaczyć, może kolega wejdzie pierwszy, ja za kolegą wejdę. O, tutaj zobaczmy. Kolega posiada, tutaj widzę między wszystkimi boksami jest takie przejścia, tak? Tak, u dołu. Cały czas. Można otworzyć, tutaj zobaczmy drzwi, a u dołu są takie odsuwane klapy, gdzie one sobie cały czas mogą chodzić. Tutaj widzę, kolega ma takie boksy porobione. O, zobaczmy. Boksy, cele. Każda cela jest opisana gołębiami, które w niej się znajdują. O, tu widzimy, na ruszcie to jest takim drewnianym. Natomiast podłoga tutaj w korytarzu jest ruszt przykryty deskami takimi, płytami powiedzmy. O, tak to wygląda. Rzadko sprzątanie. Kolega mało czasu ma na gołębie? No, raczej tak. A pomaga ktoś te? Tylko żona. Tylko żona. I sam kolega lotuje tylko bez żadnej współki z kimś, coś takiego, tak? Rozumiem. Tutaj zobaczmy, jeszcze jest kolejny gołębnik. Tak to tu wygląda. O, wszędzie analogicznie są takie boksy porobione. I w tych boksach jest, widzę, 2, 4, 6, 8 cel. O, i tak to wygląda. I stąd się odbywały loty gołębi dorosłych. Tu zobaczmy, tak wyglądają wloty. Jeszcze teraz, jak może wyjdziemy, to pokażemy kolegom
O, tak to wygląda cały tutaj teren tego dachu, zagospodarowany na potrzeby gołębi. Tu jest też taka właśnie, powiedzmy, budka, znaczy może nie budka, tylko takie zadaszenie od słońca osłaniające, ławka, gdzie można spokojnie obserwować przylot gołębi. Teraz zaczyna się sezon gołębi młodych i tych młodych, kolega wspomniał, do lotu ile posiada? Około 100. I wiąże kolega jakieś nadzieje z nimi, bo w zeszłym roku kolega na gołębiach młodych jakieś sukcesy odnosił? Trzecie miejsce, tak? Rozumiem. Także dziękujemy na razie i postaramy się zaprezentować za chwilkę. Będziemy robić zdjęcia, rodowody i na stronie internetowej będzie można u nas zobaczyć szczegóły dotyczące gołębi, które kolega tutaj w hodowli posiada. Także dziękujemy na razie i życzymy w przyszłości dobrych lotów nie tylko na gołębie młode, ale również w przyszłym sezonie też na gołębie dorosłe i młode. Także dobry lot, do zobaczenia. Nim jeszcze odjedziemy od kolegi Zbigniewa Cieśli, zobaczmy jeszcze, jak wygląda taki gabinet, który kolega ma, gdzie trzyma dyplomy, trofea sportowe związane z tą branżą, którą tutaj działa. Kolega hoduje od 7 lat tutaj gołębie, tak? Lotuje. I to są tak na poważnie. A tutaj między innymi mamy puchary, które w tym czasie zdobył. Zobaczmy teraz, jak one wyglądają, ale też kolega ma jeszcze, nim odjedziemy, chcemy pokazać gołębia, który zdają, tutaj go popatrzmy. Jest to gołąb, który w tym roku w locie z Paryża, to był lot organizowany przez okręg Kielce, zajął 2. miejsce po gołębiu kolegi Zbyszka Kukułki. Gołąb ten wywodzi się z gołębi, jak tutaj się dowiedzieliśmy przed chwilką, wywodzi się z gołębi od kolegi z Jarosławia, Lubomira Polucha z Jarosławia. Proszę, zobaczmy go, może kolega pokaże skrzydełko temu gołębiowi. O tak, tak jak wygląda. O, zobaczmy. A jeszcze numer tego gołębia podajmy. 1264, a gołąb jest z 2006 roku i oczywiście numer ma 0403, ten numer, który odpowiada oddziałowi Nowe Brzesko. To jest gołąb, który wcześniej też się sprawdzał na takich dalekich dystansach? Tak. Tak? A latał, jak się nazywa, miał tutaj sukcesy, jakieś pierwsze czołowe konkursy w lotach maratońskich? Zawsze jest typowana na maratony. Na maratony. Rozumiemy. I także widzimy, to nie jest przypadek, kolega, jak się nazywa, tak jak mówiliśmy, byliśmy u kolegi Zbyszka Kukułki, on miał pierwszego, a tutaj jego przyjaciel z oddziału ma gołębia drugiego. I a też jak. Z ciekawości powiem, że córka jej była 60. A, w tym samym locie, tak? A? Czyli córka tego gołębia była 60 z tego samego lotu, a lot ten organizował okręg Kielce. W locie brało udział ponad 1300 gołębi. Na dystansie tutaj też do kolegi było 1310 km. Także widzimy przy dużej obsadzie zdobył bardzo wysoki, bo drugi konkurs. Także życzymy takich sukcesów w przyszłości. Dobry lot. Dobry lot.